Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Jak się okaże, na koniec tytuł jest nieco prowokacyjny. Zacznę od tego, że padaczka towarzyszy ludzkości od zawsze i nie tylko ludzkości, albowiem wszystko, co ma mózg, może mieć drgawki i padaczkę. To, co pokazuję tutaj, jest to tabliczka z asyryjskiego traktatu Sakkiku. To jest książka medyczna i tutaj w piśmie klinowym niemal 4000 lat temu opisano napad padaczkowy, tak zwany Grand Mal. Nie wiem dokładnie, w którym to jest miejscu tej tabliczki, ale opisany jest pacjent, który nagle skierowywał głowę w lewą stronę, jego nogi i ręce sztywniały, z ust wydobywała się piana. I nie wykazywał świadomości. W owych czasach tłumaczono takie drgawki różnymi rzeczami, jak opętaniem przez demony, czy przekleństwami ze strony sąsiadów. I przez wiele lat medycyna tradycyjna niewiele miała do zaproponowania takim pacjentom. Zacznę od definicji, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy. Padaczka, jak wspomniałam, jest zaburzeniem mózgu. To zaburzenie charakteryzuje się trwałą predyspozycją do generowania napadów padaczkowych oraz neurobiologicznymi, poznawczymi, psychologicznymi i społecznymi konsekwencjami tego stanu. I żeby zdiagnozować padaczkę, musi wystąpić co najmniej jeden napad padaczkowy. Natomiast napad padaczkowy, czyli drgawka, jest to przemijające wystąpienie oznak lub objawów spowodowanych nieprawidłową, czyli nadmierną lub synchroniczną aktywnością neuronów w mózgu. Ja nie pokażę Państwu takich gwałtownych napadów, jak ten opisany na tabliczce, ale w trakcie pokażę Państwu inny rodzaj napadu padaczkowego, żeby Państwo zobaczyli, jaka jest duża różnorodność. Diagnostyka padaczki opiera się na EEG, elektroencefalografii, i lekarze potrafią na podstawie takiego EEG, biorąc pod uwagę kształty poszczególnych linii z różnych elektrod, odróżnić, z jakim rodzajem padaczki mają do czynienia, przynajmniej zgrubnie. Dlaczego padaczka jest ważna i warto o niej rozmawiać? To jest choroba częsta. Choruje około 1% populacji. Liczba chorych w krajach globalnego południa na pewno jest niedoszacowana, więc te 50 milionów na świecie to jest szacunkowy szacunek, nie wiemy dokładnie. Jest to choroba kosztowna, zarówno jeśli chodzi o koszty medyczne, jak i koszty społeczne, wykluczenia niektórych osób z rynku pracy, ale także koszty psychologiczne rodzin, a także pacjentów, którzy bywają stygmatyzowani nawet w
naszych krajach globalnej północy. Napisałam tutaj, że niemal 70% przypadków padaczki jest dobrze kontrolowana lekami, ale to znaczy, że u 30% pacjentów ta kontrola jest nieadekwatna. Generalnie chciałabym tutaj podkreślić, że padaczka to nie jest jedna choroba. To jest zespół chorób i syndromów, który charakteryzowany jest przez symptom, czyli przez drgawki. Niektóre z tych zespołów mijają, na przykład w przypadku niektórych zespołów padaczkowych zależnych od wieku, mijają z czasem. Natomiast w innych przypadkach nie. I obecnie umownie osoby, które nie miały napadów w ciągu ostatnich 10 lat, w tym w 5 lat bez leczenia przeciwpadaczkowego, uważa się za zdrowe, chociaż tak naprawdę nie wiadomo, czy drgawki nie powrócą. Jest wiele czynników, które zwiększają ryzyko padaczki. Ja tutaj skupiam się na osobach dorosłych. Na przykład w przypadku ADHD, tendencji samobójczych, czy depresji oraz migreny obserwuje się kilkukrotny wzrost ryzyka wystąpienia padaczki. Być może dlatego, że w niektórych przypadkach, jak depresja czy migrena z aurą, czy choroba Alzheimera, może być podobne podłoże tych chorób, to znaczy jakieś nieprawidłowości wydarzające się w mózgu. Dużym takim obciążeniem ryzyka są choroby sercowe i naczyniowe. Przyjmowanie leków, a także substancji rekreacyjnych. Znacząco wzrasta ryzyko wystąpienia padaczki po zapaleniach opon mózgowych, zapaleniu mózgu, udarze mózgu. Również po urazie głowy, jakimkolwiek, ale w szczególności ciężkim, takie jak wiele urazów w wypadkach samochodowych, wzrost tej szansy zapadnięcia na padaczkę jest znaczący, bo aż 10-krotny. I tutaj na podium niestety mamy urazy głowy na polu walki, które 600-krotnie zwiększają ryzyko wystąpienia padaczki. Weterani, którzy doznali urazu na polu walki, po 10 latach od urazu niemal wszyscy mają padaczkę. I teraz chciałabym przejść do podstaw, które wielu z Państwa na pewno zna, to znaczy do materialnego podłoża padaczki. Problemy związane z padaczką zaczynają się w mózgu. Chciałam tutaj przedstawić te piękne ryciny Ramona Cajala, który ilustrował rozmaite kształty neuronów wybarwionych barwieniem Golgiego i pięknie je klasyfikował. To jest XIX wiek głównie. Neuron jako komórka, który stanowi podstawę przekazywania informacji w mózgu, składa się z ciała neuronu, dendrytów, do których
przyczepione są aksony poprzedniego neuronu i informacja biegnie od tego poprzedniego neuronu do neuronu tego przedstawionego w środku. Następnie aksonem jest przenoszona dalej do synaps na drzewku dendrytycznym następnego neuronu. W leczeniu padaczki i w objawach padaczki również ważny jest ten organ nazywany synapsą, czyli połączenie aksonu z głównie dendrytem następnej komórki. Tutaj dochodzi do przewodzenia sygnału i odbywa się to za pomocą neurotransmiterów różnego rodzaju, które wypuszczane do szczeliny synaptycznej z neuronu presynaptycznego wiążą się z rozmaitymi receptorami na postsynaptycznej części synapsy i pobudzają nasz neuron do dalszego przekazywania informacji. Mamy dwa rodzaje neuronów. Tutaj na czerwono jest zaznaczony neuron piramidowy. To są neurony pobudzające. Neurony pobudzające są kontrolowane przez te przedstawione tutaj rozmaite neurony w kolorach zielonym, niebieskim, czarnym. To są neurony hamujące, które w różny sposób kontrolują to, czy dany neuron będzie przewodził informację dalej, czy nie. I ta równowaga między pobudzeniem a hamowaniem sieci neuronalnych jest niezbędna do normalnego funkcjonowania mózgu każdego organizmu. Jeśli równowaga przesuwa się bardziej w kierunku hamowania, mamy do czynienia z sennością, śpiączką lub nawet śmiercią. Jeśli przesuwa się w kierunku nadmiernego pobudzenia, mózg, osoba, pacjent może doświadczać nadmiernego pobudzenia, a jeśli pobudzenie jest większe, drgawek, które również mogą prowadzić do śmierci. I żeby skomplikować sytuację jeszcze bardziej, chciałabym wprowadzić dodatkowe rodzaje komórek, które współwystępują z neuronami, na przykład astrocyty. Tutaj mamy przedstawione dwa astrocyty wybarwione na dwa ładne kolory, a tutaj ten zielony to jest wybarwiony astrocyt, który się przytula do czerwonego neuronu. Astrocyty zasadniczo w stosunku do neuronów mają taką rolę wspierającą, odżywczą, ale jeśli w mózgu, jeśli w mózgu zdarzy się jakiś problem, jak choroba lub uraz, astrocyty się zmieniają. Tutaj widzimy astrocyty kontrolne, tutaj w mózgu epileptycznego szczura. Zmieniają swoją morfologię, ale co gorsze, zmieniają również swoje funkcjonowanie w kontekście wspomagania neuronów, kontaktu z barierą krew-mózg i jeśli dochodzi do zaniku astrocytów, również wspomaganie neuronów jest zaburzone. I
mogą przestać produkować substancje, które są niezbędne dla neuronów i wykazywać funkcje, które są niezbędne dla właściwego przeżywania i funkcjonowania neuronów oraz mogą wydzielać rozmaite cytokiny i chemokiny i przyczyniać się do jałowego zapalenia mózgu. Astrocyty są krytycznie ważne dla prawidłowego działania synapsy ze względu na to, że mają udział na przykład w metabolizmie neuroprzekaźników usuwaniu jonów. Kolejnymi komórkami, które są bardzo ważne i ciekawe, są komórki mikrogleju. To też jest glej, inna klasa mikrogleju. Tutaj Państwo widzą ciało komórki i takie wypustki, bardzo rozgałęzione. To jest wszystko jedna komórka. Komórki mikrogleju zajmują się wykrywaniem problemów, zaburzeń w środowisku parenchymy mózgu. I ja tu teraz Państwu pokażę albo nie. Znaczy najpierw pokażę to może, że tak wygląda astrocyt prawidłowy. Natomiast jeśli dojdzie do uszkodzenia mózgu bądź jakiejś choroby, komórki mikrogleju zmieniają swoją morfologię. Te kolorki, proszę pamiętać, że te komórki nie mają takich ślicznych kolorków. W mózgu one są wybarwione przez naukowców na takie ładne kolory. I teraz tak, mikroglej, kiedy jest aktywowany, przestaje wydzielać we właściwych stężeniach substancje, które są niezbędne do funkcjonowania neuronów i właściwych kontaktów z astrocytami, a zaczyna wydzielać substancje niekiedy takie same, niekiedy inne, które prowadzą do neurodegeneracji, do uszkodzenia neuronów, toksyczności również dla astrocytów i zapalenia. A ja bym spróbowała odpalić ten filmik. Chciałam Państwu pokazać komórki mikrogleju. To są komórki mikrogleju, które są sfilmowane na żywo przez spolerowaną powierzchnię czaszki. Na czerwono widzieli Państwo naczynia, a te zielone komórki to są właśnie komórki mikrogleju, które tak wysyłają swoje wypustki w różnych stronach. To są komórki ogromnie dynamiczne i bardzo czułe na wszystkie problemy, które się dzieją w mózgu. Ups. OK. Cancel. Kolejnym mechanizmem, który jest niezbędny do prawidłowego działania mózgu, jest bariera krew-mózg, która się składa z naczyń włosowatych błony podstawnej w naczyniach oraz wypustek astrocytów. Bariera krew-mózg jest kluczowa do niewpuszczania do mózgu szkodliwych substancji. Bywa to problemem, ponieważ czasami nie pozwala wejść również lekom, które chcielibyśmy podać. Niemniej normalnie ona umożliwia selekcję substancji, które do mózgu wchodzą. I teraz, kiedy pokazałam już ten skomplikowany dosyć krajobraz w bardzo uproszczonej formie, chciałabym przejść do drgawek i do perspektyw leczenia padaczki. Jeśli chodzi o drgawki, one nie zawsze
są wywołane schorzeniem neurologicznym zwanym padaczką. Drgawki mogą wystąpić głównie u dzieci na skutek wysokiej gorączki, na skutek zatruć, zaburzeń metabolicznych. Tuż po urazie, takie drgawki, które występują po urazie głowy, nie są definiowane jako drgawki wynikające z padaczki. Może to być też niedotlenienie guzy mózgu czy powikłania ciąży. Jeśli chodzi o rodzaje drgawek, to ja to tutaj rzuciłam, żeby Państwo wiedzieli, że tych drgawek jest dużo rodzajów. To, co jest takie ważne i będzie nam potrzebne później, to rozróżnienie napadów częściowych i napadów uogólnionych. Napady częściowe charakteryzują się tym, że zaczynają się w jednej lokalizacji w mózgu. One mogą się potem rozprzestrzeniać na cały mózg, ale początek jest w lokalizacji, które nazywamy ogniskiem padaczkowym. Są również napady pierwotnie uogólnione, czyli uogólnione, i wtedy te nieprawidłowe wyładowania elektryczne zajmują cały mózg od razu. Nie jesteśmy w stanie zlokalizować początku. I ja tu Państwu pokażę, bo ja przypuszczam, że jakiś taki napad, taki jak opisywany w Sakiku lub taki bardzo spektakularny, to Państwo znają gdzieś z kultury masowej. Natomiast pokażę drgawkę typu absens. To jest drgawka uogólniona i to, co ten chłopiec będzie robił, on dla potrzeb demonstracyjnych wywołuje u siebie tę drgawkę absens przez hyperwentylację. Więc on będzie dmuchał w chusteczkę i zobaczycie Państwo, że on jest całkiem zadowolony i zobaczycie Państwo, kiedy występuje drgawka. Tak, widać zmianę w zachowaniu, takie ruchy ustami i teraz wraca mu świadomość i zaczyna się bawić, znaczy bawić znowu, demonstruje nam znowu. To też jest drgawka. Często takie drgawki są częścią syndromów epileptycznych u dzieci, ale też bardzo często występują u osób starszych. Tak, jeśli chodzi o przyczyny zachorowań na padaczkę, to jest troszeczkę już nieaktualny graf, ponieważ wśród tych przyczyn nieznanych coraz więcej znamy padaczek genetycznych, ale to nadal nie jest bardzo dużo. Padaczki... A, przepraszam. Wynikają z przyczyn naczyniowych, tak, czyli mikroudarów z zwiększonego poziomu cholesterolu. Mogą być rozwojowe, to część z tych padaczek Państwu pokażę. Takie wynikające z uszkodzenia mózgu są bardzo ważne, ponieważ im generalnie można by zapobiegać. Nowotwory, infekcje. Jeśli chodzi o genetykę padaczki, to początkowo interesowano się głównie receptorami i kanałami, tymi białkami, które znajdują się w szczelinie synaptycznej. Potem przez długi czas
który tu jest określony no, ciemnymi czasami, niewiele się działo, a potem, potem pojawiły się nowe metody badania genomu. I wykryto bardzo wiele genów, które w jakiś sposób są związane z padaczką. Niewiele z nich to są mutacje, które wywołują padaczkę. Większość z tych genów w jakiś sposób uczestniczy w większej predyspozycji do choroby. Jeśli chodzi o zachorowalność, pierwsza drgawka pojawia się głównie wcześniej w życiu, w dzieciństwie, to są rozmaite syndromy i w wieku podeszłym, kiedy nagromadzają się różne niekorzystne wydarzenia, które się zdarzyły dla naszego mózgu i głowy i precypitują w ten sposób padaczkę. Troszeczkę inaczej jest w krajach globalnego południa. Tutaj na czerwono są Stany Zjednoczone dla porównania. W krajach globalnego południa zapadalność na padaczkę w ciągu całego życia jest znacznie wyższa ze względu na to, że tam dużą rolę odgrywają zakażenia pasożytnicze i malaria. Jeśli coś się zagnieździ w głowie, jakiś pasożyt, cysta, to może to wywołać padaczkę. I teraz też tylko dla pokazania ogromu skomplikowania tej choroby, czy tych chorób, którymi są padaczki, przedstawiłam tutaj zespoły padaczkowe tylko u dzieci, które charakteryzują się różnym wiekiem zapadnięcia na chorobę, albo bardzo wcześnie, albo później. Te klasyfikacje się ciągle zmieniają, ale jak ostatnio sprawdzałam, to jest ponad 40 zespołów padaczkowych i padaczek. I każda ma swoje charakterystyczne cechy, więc nie należy o nich myśleć jako o jednej chorobie. I mimo, że jest sporo leków przeciwpadaczkowych obecnie, ciągle, tak jak 100 lat temu, około 30% pacjentów nie odpowiada właściwie na leczenie, nie ma metod zapobiegania padaczce. Spróbuję powiedzieć dlaczego. Z jednym wyjątkiem nie ma metod modyfikowania przebiegu padaczki i nie mamy w zasadzie metod przewidywania, którzy pacjenci na przykład po wypadku, po urazie mózgu rozwiną padaczkę. Tak, jeśli chodzi o leczenie padaczki, mamy sporo leków obecnie. Pierwsze leki się pojawiły w XIX wieku, to były sole bromu i sole litu też były używane. I właśnie przy tej okazji w pierwszym badaniu leku przeciwpadaczkowego bromu zauważono, że 30% pacjentów się nie leczy. Następnie wprowadzane były bardzo ważne leki, fenobarbital 900, 10 czy 12, fenytoina i od lat 90. znaczący wzrost liczby dostępnych leków. Co to daje pacjentom? No, jest więcej leków do wyboru, jest lepsza możliwość uniknięcia leczenia z poważnymi jakimiś niepożądanymi działaniami. Natomiast ci pacjenci, którzy nie podlegali łatwemu leczeniu, nadal nie podlegają łatwemu leczeniu. Dlaczego? W zasadzie
wszystkie leki przeciwpadaczkowe koncentrują się w swoim działaniu, przynajmniej tym głównym, bo niektóre są tak zwanymi brudnymi lekami i mają też inne działania, koncentrują się na synapsie. Albo oddziałują z białkami na błonie presynaptycznej, albo na błonie postsynaptycznej, synaps hamujących albo pobudzających. Ja wspominałam Państwu, że różnych zjawisk, które zachodzą w mózgu, jest dużo więcej niż tylko problemy z synapsami. Na przykład stany zapalne, które w żaden sposób nie są ujęte w obecnych działaniu obecnych leków przeciwpadaczkowych. No i próbuje się różnych rzeczy. Od czasu do czasu wybucha takie zainteresowanie kanabinoidami i na ogół są wielkie awantury. Pierwszy przypadek pacjenta, który dobrze reagował na leczenie marihuaną, opisany jest jeszcze w XIX wieku, pod koniec XIX wieku. Obecnie robione są takie porządne próby kliniczne i CBD, czyli ten składnik marihuany, który nie jest psychoaktywny, został już zatwierdzony do leczenia zespołu Dravetta i zespołu Lennoxa-Gastaut. Nie wiem, jak to się czyta. W obu tych przypadkach powoduje znaczącą redukcję drgawek. Używa się też CBD w stwardnieniu guzowatym. Nie ma w tej chwili danych wskazujących na to, że kanabinoidy byłyby skuteczne w leczeniu dorosłych. Z leczeniem mogą być związane poważne skutki uboczne, tak jak dysfunkcje wątroby, drgawki, wysypki, które potrafią być bardzo uciążliwe. No i jest też cała masa takich mniej istotnych skutków ubocznych, jak bóle głowy, wymioty. Kolejną metodą, która też ma chyba stuletnią historię, jest dieta ketogenna. Dieta ketogenna polega na radykalnym ograniczeniu węglowodanów i pobieraniu kalorii głównie z tłuszczy, podczas gdy zawartość białka w diecie powinna być normalna. Jest używana głównie w leczeniu padaczki lekoopornej u dzieci, w niektórych zespołach padaczkowych. Działa bardzo dobrze. Jak to działa, to nie bardzo wiadomo. Sądzi się, że może mieć to związek z tym, że ciała ketonowe, które przenikają do mózgu, stanowią jakby główny substrat do produkcji lokalnie energii zamiast glukozy, której dostępność jest bardzo mała. Ta dieta jest bardzo radykalna. Te 5%, które ma pochodzić z węglowodanów, to są autentycznie węglowodany z brokułów i tam szpinaku. O jedzeniu słodyczy, makaronów w ogóle nie ma mowy. I jest to szczególnie dla dzieci bardzo trudna do utrzymania dieta. I z tego, co wiem, rodzice niekiedy uznają, że pączek w danym momencie dla dziecka jest ważniejszy niż
brak drgawek w najbliższej przyszłości. A ten pączek może spowodować, to znaczy na pewno powoduje konieczność ustawiania całej diety prawie od zera. Niemniej jest to coś, co jest używane. Teraz, jeśli metody farmakologiczne nie działają, można próbować leczenia operacyjnego. Są takie padaczki, które się bardzo dobrze leczą w ten sposób. I metody chirurgiczne, jakie się stosuje, no są różnorakie. Te najczęściej stosowane to jest wycięcie ogniska padaczkowego, przecięcie spoidła wielkiego albo różnego rodzaju metody neuromodulacji dzięki wszczepionym stymulatorom. Kluczowa do leczenia operacyjnego jest diagnostyka. Robi się bardzo szczegółowe neuroobrazowanie, badania EEG i niezwykle ważna jest diagnostyka neuropsychologiczna, od której zacznę, bo tutaj trzeba z pacjentem ustalić, jakie on ma nadzieje związane z operacją, żeby one nie były przeskalowane i zbyt wielkie, ale również rozpoczyna się metodami neuropsychologicznymi sprawdzanie, czy w ogóle możliwe jest wycięcie ogniska bez uszkodzenia ważnych funkcji, takich jak mowa, pamięć. Więc to jest badanie kluczowe. Jeśli chodzi o neuroobrazowanie, to może nam dać bardzo dużo. I tutaj mamy taki klasyczny przykład stwardnienia hipokampa w padaczce skroniowej. Tu jest ten po lewej stronie hipokamp. On jest mniejszy niż ten po prawej. Poza tym ma jakby inną strukturę, jest taki bardziej, biały niż ten po prawej. Czyli można myśleć o wycięciu tego obszaru mózgu. Może się okazać, że drgawki padaczka są wywołane guzem i tutaj mamy taki guz przedstawiony w różnych modalnościach analizy obrazu MRI. No może się też okazać, że powód jest poważny. Tu jest taki przekrój mózgu dziecka z zespołem Rasmussena z dużą asymetrią międzypółkulową i bardzo poszerzoną komorą. Kiedy już wiadomo, jak wygląda mózg, rozpoczyna się badanie elektroencefalograficzne i zakłada się pacjentowi taki albo podobny czepek na głowę i sprawdza, jak wygląda EEG między napadami i podczas napadów, jeśli to się uda. Ten obraz to jest obraz drgawki zgeneralizowanej pierwotnie. Jak Państwo widzą, na wszystkich elektrodach, czyli we wszystkich badanych obszarach mózgu, drgawka, czyli te takie zwiększone amplitudy i częstotliwości, zaczyna się w tym samym czasie wszędzie. Tutaj po prawej stronie mamy obraz drgawki częściowej. Jak Państwo widzą, te takie zwiększone amplitudy i zaburzony obraz widoczny jest tylko w niektórych elektrodach, głównie tych zaznaczonych tutaj na czerwono, a w tych niebieskich mamy obraz normalny, czyli tylko część mózgu
jest zaatakowana. Następnie, jeśli pacjent jest zakwalifikowany do operacji, może zajść konieczność bardziej szczegółowego mapowania obszaru, który ma ulec resekcji, i wtedy na opony, tutaj widzimy mózg po odsunięciu skóry i czaszki. Na ten mózg nakłada się takie elektrody, z których każdy ten biały punkt stanowi końcówkę elektrody i bardzo dokładnie można zmapować, które z tych elektrod są aktywowane, na przykład przy wykonywaniu jakiejś czynności. To jest operacja na świadomym pacjencie. I wtedy śródoperacyjnie podejmuje się decyzję, co można usunąć, a czego nie. I tych elektrod może być całkiem dużo. Jak Państwo widzą tutaj u tego pacjenta, mamy takie dwa stripy i chirurdzy próbują jak najdokładniej zlokalizować ognisko. Neurostymulacji używa się, jak wyczytałam, wtedy, kiedy nie można zrobić resekcji lub innej operacji na mózgu. To nie u wszystkich pacjentów działa, ale u niektórych bardzo dobrze. Stosuje się między innymi stymulację nerwu błędnego. Tu jest taki schematyczny stymulatorek, który jest zaimplantowany pod skórą, a jego część stymulująca jest owinięta wokół nerwu błędnego. Można też stymulować elektrodami takimi głębokimi, wszczepionymi do mózgu, obszary mózgu wokół ogniska lub takie, o których neurolodzy sądzą, że ich stymulacja spowoduje zmniejszenie drgawek. No i tutaj jest taki wariant, kiedy ten stymulatorek jest umieszczony pod skórą głowy. Jeśli chodzi o te urządzenia do implantacji, to jest bardzo duży ruch w tej chwili wokół tych zagadnień i sporo jest inżynierów, którzy próbują takie urządzenia wymyślić. Ja o tej technologii nie będę mówiła, ponieważ ja ją uważam głównie za technologię eksperymentalną. Ona wymaga wprowadzenia do komórek obcych genów i to jest ciągle bardzo trudne, więc jeśli chodzi o ludzi, to na razie możemy zostawić na boku. Ale są takie pomysły, żeby wszczepiać pacjentom w okolice ogniska takie sensory, które miałyby sensory na różnego rodzaju substancje chemiczne, na neuroprzekaźniki, na jony, glukozę i jakieś urządzenie zewnętrzne byłoby w stanie zinterpretować te sygnały i stwierdzić, że zbliża się drgawka. Wtedy wysyłałoby to urządzenie sygnał do takiego drugiego implantu, który uwalniałby lek przeciwpadaczkowy, hamując drgawkę. Podobne pomysły dotyczą takich sensorów elektrycznych, które by wykrywały zaburzenia elektryczne i również elektryczny byłby sygnał, który próbowałby drgawkę zatrzymać.
te technologie są możliwe głównie ze względu na rozwój w dziedzinie właśnie konstruowania czujników i aplikatorów, tak? Czyli nowe plastiki, nowe technologie wykrywania substancji. I to jest wszystko, jeśli chodzi o leczenie. Natomiast chciałabym wspomnieć tutaj o w zasadzie jedynym sposobie obecnie znanym na modyfikację przebiegu padaczki. To leczenie dotyczy wyłącznie stwardnienia guzowatego. I całą historię rozpoczął zespół pani profesor Kotulskiej i profesora Jóźwiaka u nas w Warszawie. Oni wymyślili taką metodę prewencyjnego leczenia pacjentów z tą chorobą. I te dane, które ja pokażę, to są z ich kolejnej publikacji, która była zrobiona już w dużym konsorcjum europejskim. Stwardnienie guzowate to jest tak zwana falkomatoza, czyli choroba nerwowo-skórna. Jednym z objawów towarzyszących jest padaczka, a także znaczące opóźnienie rozwojowe. Tak wyglądają te problemy skórne i te guzki, które się umieszczają tutaj na policzkach, na nosku i na brodzie. W wielu narządach, ale też w mózgu tworzą się rozmaitego rodzaju takie malformacje, jak tutaj na przykład ta, która jest dobrze widoczna, i tutaj też jest taka malformacja, i tutaj ta chyba jest lepiej widoczna. To, co charakteryzuje te dzieci, to, że one w pewnym momencie zaczynają mieć drgawki, natomiast te drgawki są poprzedzone pojawianiem się nieprawidłowości w EEG. I to, co profesor Jóźwiak i profesor Kotulska zrobili, to oni zaczęli leczyć te dzieci prewencyjnie w momencie, kiedy pojawiły się te nieprawidłowości, ale jeszcze dzieci nie miały diagnozy padaczki. I to są dane z dwóch grup, które były prowadzone w troszeczkę innym reżimie. Skupię się na tym. Na początku te dzieci zaznaczone na czerwono to są leczone tak jak zwykle, czyli lek vigabatryna był wprowadzany po pierwszej drgawce. Na niebiesko oznaczone są dzieci, u których vigabatrynę, czyli ten sam lek, wprowadzano wcześniej. I to, co widzimy tutaj, to jest procent dzieci, które pozostawały wolne od drgawek. Jak widać, przy konserwatywnym leczeniu, tam po 2,5 roku, tylko 15% dzieci nie miało padaczki. Podczas kiedy przy leczeniu prewencyjnym, w tym samym czasie, niemal 50% dzieci nie miało padaczki. Także jest to ogromny postęp. Co równie ważne, w tym badaniu zauważono, że dzieci leczone prewencyjnie nie mają znaczącego spadku IQ. Kiedy dzieci leczone konserwatywnie miały IQ 68, te dzieci leczone prewencyjnie miały 92. Również
miały znacznie mniej problemów związanych z niepełnosprawnością związaną z obniżonym intelektem, czy opóźnieniem rozwojowym. Podobne dane są jeszcze dla jednego leku, który atakuje ten sam mechanizm, który jest celem w tym badaniu. Zapobieganie padaczce. Jak powiedziałam, nie ma. Padaczka genetyczna, jak jest, to jest. Można co najwyżej w tym jednym przypadku modyfikować przebieg choroby. W przypadku uszkodzenia mózgu podobnie nie mamy żadnych leków, ani nawet pomysłów, bym powiedziała. Od czasu do czasu pojawiają się jakieś nowe leki, nowe substancje, nowe sugestie, które nie wytrzymują próby czasu. Jedyne, co działa, to jest podanie, czyli interwencja przed uszkodzeniem mózgu, co z punktu widzenia praktycznego oczywiście jest bezcelowe. Następnie mamy problem, ponieważ proces rozwoju padaczki od momentu uszkodzenia mózgu do diagnozy padaczki, czyli wystąpienia drgawek, może trwać kilka lat, kilkanaście lat, w każdym razie tygodnie i miesiące, i jest bardzo dynamiczny. Najpierw pojawiają się napływy jonów do neuronów. Następnie zachodzi neurodegeneracja. Później mamy te zmiany w gleju, które Państwu pokazywałam, które kulminują następnie w tych procesach zapalnych. My nie bardzo wiemy, w jakim momencie to się dzieje u danego pacjenta, bo to zależy od intensywności urazu, i nie bardzo wiemy, jak to leczyć, poza tym, że wydaje się obecnie, że taka interwencja musiałaby być wieloczynnikowa i rozłożona w czasie, ale nie wiemy, jak. I to są potencjalne punkty uchwytu, czyli to, co się dzieje podczas tych miesięcy i lat od urazu mózgu do powstania drgawek, i żaden z tych punktów traktowany oddzielnie nie chroni przed rozwojem padaczki. I tutaj tylko dla ilustracji, to jest lista badań przedklinicznych, czyli prowadzonych na zwierzętach eksperymentalnych już jakiś czas temu, w których sprawdzano działanie substancji przeciwzapalnych. I chociaż u zwierząt wykazywano jakieś polepszenie, mierzone różnie, to żadna z tych substancji nie przeszła do kliniki. I niektóre były w badaniach przedklinicznych, ale szczerze mówiąc nie sprawdziłam, czy one się już skończyły. I dlaczego tak jest? Dlatego, że w badaniach przedklinicznych my mamy zwierzęta, które my kontrolujemy, tak? Wiemy, co się z nimi działo, wiemy, w jaki sposób została wywołana padaczka, mamy rozmaite dane dotyczące modelu padaczki, historyczne. Natomiast w przypadku pacjentów, i wiemy, co robimy. Natomiast w przypadku pacjentów każdy pacjent jest inny. Każdy pacjent ma inne obciążenia, takie jak obciążenia chorobowe. I każdy pacjent trafia na izbę przyjęć w
różnym czasie po wypadku czy udarze i być może zobaczylibyśmy jakieś polepszenie, ale dopiero po zrobieniu badań na setkach i tysiącach pacjentów, czego się nie robi, bo również zysk z takiego leku, który pomaga tylko jednemu na tysiąc pacjentów, jest umiarkowany. Także w zasadzie jedyne, co mogę zaproponować, to jest w przypadku padaczek nabytych, takich wynikających z uszkodzenia mózgu, czy z udaru, czy zapalenia, to proponuję nie nabywać, chronić mózg, prowadzić higieniczny tryb życia. Jeśli chodzi o padaczki genetyczne, to nie mam nic do zaproponowania. I tutaj tylko przedstawię, jak się zachować w czasie napadu. Dziękuję.